No muszę powiedzieć, że to z tą kamerą to taka wspaniała przygoda, prawie taka jak z młodością i z matematyką. Jeżeli się robi w tym wieku, w moim wieku, czyli w późnym wieku, coś, czego co się robiło za młodu, powtarza się drugą rundkę, to w tym momencie okazuje się, że wszystko jest tak samo trudne albo jeszcze trudniejsze. Tak trudne, że człowiek rozumie tych, dla których to wtedy było trudne. Ostatnio się złapałem na tym, nie złapałem, tylko po prostu stwierdziłem ze zdziwieniem, ze swego rodzaju, no nie, zażenowania nie było, bo to jest taka rzecz, której się spodziewałem, że będzie tak ciężko raczej. I w tym momencie przy przekształceniu wzorów matematycznych na objętość kuli, no to trafiłem na takie głupie podstawienie, kiedy za promień chciałem podstawić połowę średnicy. I w tym momencie nastąpiłem na strasznie trudny problem, który jest oczywisty dla każdego ucznia i dla każdego starszego człowieka, bo jak gdyby kto tego nie umiał i myśli, że jak kiedyś umiał, to teraz też umie. I pewnie tak jest, bo po prostu może to niektóre rzeczy są dla mnie dużo trudniejsze niż dla innych, ale stwierdziłem, że muszę się dobrze zastanowić, na czym polega to mnożenie ułamków. Jedna, druga, jedna razy jedna, druga. Jedna pierwsza razy jedna, pierwsza. Jedna czwarta razy jedna, czwarta. Dwie czwarte razy jedna, druga. I co z tego wychodzi? Pół średnicy do kwadratu.